Dzisiaj nie da się uciec od płatnych programów czy usług, a przynajmniej tak może ci się wydawać, bo w rzeczywistości internet wypełniony jest darmowymi alternatywami, tylko trzeba nieco poszperać. Ja najgorszą część zrobiłem za ciebie, i w tym odcinku znajdziesz cały zbiór darmowych alternatyw dla płatnych programów, a także podsumuję, ile łącznie zaoszczędziłabyś lub zaoszczędziłbyś, gdyby kupić te wszystkie usługi. No to co, zaciekawiłem Cię? Zapraszam do oglądania. A ten odcinek powstał przy współpracy ze sklepem RTV Euro AGD. Czy wiesz, że nie musisz mieć iPhone'a, żeby przesyłać pliki bezprzewodowo? Snapdrop pozwala robić to samo pod warunkiem, że wasze urządzenia podłączone są do tej samej sieci Wi-Fi. Co więcej, całość działa przez przeglądarkę, więc można z niego skorzystać na praktycznie każdym urządzeniu. Natomiast, jeżeli masz Androida i chcesz wysyłać pliki na drugi smartfon z Androidem lub laptopa, to możesz skorzystać z wbudowanej funkcji szybkie udostępnianie Quickshare. ChatGPT to mega potężne narzędzie, a zarazem kosztowne. Płatny plan, odblokowujący jego pełen potencjał, kosztuje aż 20 dolarów miesięcznie. Na szczęście to nie jedyne takie narzędzie. Copilot nie tylko bazuje na podobnym modelu językowym, ale również pozwala pytać o zawartość stron internetowych, generować długie teksty, a nawet grafiki. Wystarczy pobrać jego aplikację, zalogować się i już można z niego korzystać. Natomiast na komputerach jest on zintegrowany z przeglądarką Microsoft Edge, co daje mu nieco więcej możliwości. Bowiem, gdy otworzymy plik z tekstem, na przykład PDF-a lub prezentację, to będzie miał do niego wgląd, więc może go podsumować, przeanalizować, przerobić i zrobić z nim cokolwiek tylko zechcesz. Szczerze mówiąc, spisuje się to tak dobrze, że nawet nie myślę o tym, żeby zacisnąć zęby i zapłacić te 20 dolarów miesięcznie, żeby przerzucić się na ChatGPT. Natomiast, jeżeli zależy Ci tylko na pisaniu tekstów i parafrazowaniu maili, czy też innych wiadomości, to mogę Ci polecić Gemini, czyli Chatbota od Google. Lepiej włada słowem i jest dużo szybszy. Mid Journey idealnie wstrzelił się w hype na AI i zbudował bardzo silną pozycję jako generator grafik, a to oznacza, że jego twórcy bardzo się cenią. Jego bezpośrednią alternatywą jest Ideogram, który także potrafi generować przyzwoite grafiki, ale w darmowej wersji może zaoferować aż 10 takich grafik, Dnia. Kiedyś był jeszcze generator grafik DALI, ale został wcielony w chat GPT. Natomiast jeżeli nie zależy Wam aż tak na jakości wygenerowanych elementów, to zawsze możecie skorzystać z któregoś z popularnych chatbotów, na przykład Copilot... Czy lubisz oglądać filmy lub seriale? W tym momencie pewnie pomyślisz, że chcę powiedzieć o Netflixie czy innych platformach streamingowych, ale to nie są jedyne możliwości. Jest wiele miejsc, gdzie możesz oglądać treści zupełnie za darmo, często nawet bez reklam. Przykładem może być platforma 35 mm online, na której bez rejestracji możesz obejrzeć starsze polskie filmy, zarówno fabularne, dokumentalne czy animowane. Swoją drogą, fajny pomysł, żeby nadrobić zaległości sprzed lat. Alternatywą jest także dokument cyfrowo.pl, który gromadzi polskie dzieła dokumentalne. Innym miejscem może okazać się popularny serwis CDA, gdzie można znaleźć wiele różnych treści, także tych zagranicznych, publikowanych najczęściej przez użytkowników. Z kolei nawet sam YouTube może być idealnym miejscem, aby znaleźć wiele filmów czy animacji także dla dzieci. Sam się zdziwiłem, że tacy giganci, jak na przykład. Na National Geographic udostępniają nawet całe odcinki w ramach swojego kanału na tej platformie. Zatem jak widzisz, za streaming wcale nie trzeba dużo płacić. Szukasz prostego edytora grafik i to w dodatku bezpłatnego? Wbrew pozorom nie mówię tutaj o kanwie, bowiem faktycznie jest darmowa, ale znaczna część zasobów i funkcji wymaga ulepszenia do wersji pro. Bardziej opłacalną alternatywą może okazać się Microsoft Designer, który dysponuje podobną funkcjonalnością, tylko że z nieco większym naciskiem na sztuczną inteligencję. Wszystko w nim opiera się na kredyty, które zużywamy wspomagając się AI. Poza tym, bazą szablonów i dostępnymi grafikami w zasadzie mało różni się od kanwy. Zatem Microsoft Designer powinien wystarczyć Ci całkowicie, jeżeli tylko sporadycznie używasz tego typu aplikacji. Każdy wie, jak iCloud i dysk Google mogą być uciążliwe. Zapłacisz raz za dodatkową przestrzeń dyskową, zapełnisz jego pamięć i już potem bardzo ciężko zrezygnować z subskrypcji. Popularną alternatywą może być Mega, która daje aż 25 GB darmowego miejsca na dane. Działa porównywalnie szybko, również oferuje swoją aplikację, a także Podobne możliwości udostępniania plików. Haczyk jest jednak w tym, że po trzech miesiącach nieaktywności Twoje konto zostanie uznane za nieaktywne, a pliki znajdujące się na nim zostaną usunięte. Ale aby temu zapobiec, wystarczy, że zalogujesz się raz na jakiś czas, nie rzadziej niż co 3 miesiące i możesz cieszyć się 25 GB darmowej pamięci. Aczkolwiek najbardziej opłacalną opcją może się okazać nie płacić za chmurę w ogóle i polegać na własnej pamięci wewnętrznej. Dlatego warto zaopatrzyć się w komputer lub telefon, na którym zmieścisz dużo danych, zupełnie jak na tym nowym Xiaomi 14T Pro. Ten smartfon bazowo oferuje 12 GB ramu oraz 512 GB pamięci wbudowanej, więc jest gdzie pomieścić wszystkie zdjęcia i filmy, które nim zrobisz. A z pewnością nie, wypróbujesz aparat, bo jest on całkiem przyzwoity. Ma pełen komplet obiektywów sygnowanych marką Leica, z czego dwa z nich, główny i teleobiektyw, mają rozdzielczość 50 megapikseli. Został on także wyposażony w topowy procesor MediaTek, a także oferuje błyskawiczne ładowanie 120 W po kablu i 50 W bezprzewodowo. A co najważniejsze, nie kosztuje on fortuny, bo teraz z okazji premiery serii 14T kupując ten telefon lub jego mniejszego brata możesz otrzymać aż do 800 zł zwrotu na swoje konto. To. Możesz także skorzystać z oferty ratalnej RRSO 0%. Szczegóły znajdziesz w linku pod tym filmem, a promocja trwa tylko do 24 października 2024 roku, więc radzę się spieszyć, a oba te modele oraz regulamin oferty znajdziesz w sklepach rtv euro AGD i na eurocom.pl. Na koniec zostawiłem coś, o czym pewnie wielu z Was słyszało, mianowicie o VPN-ach i płatnych VPN-ów jest naprawdę dużo, ale chyba najpopularniejszym z nich jest NordVPN, więc do niego będę się odnosić. Jeżeli rzadko potrzebujesz skorzystać z tego typu usługi, to warto zerknąć na Proton VPN. W darmowej wersji pozwala połączyć się z serwerami wielu państw na całym świecie. Niestety, liczba lokacji jest bardzo ograniczona i dobór kraju jest losowy. Aczkolwiek, jeżeli chcecie tylko na chwilę zmienić swój region, żeby na przykład wejść na zbanowaną stronę, obejrzeć niedostępny serial czy sprawdzić ceny danego produktu za granicą, to w zupełności do tego powinien wam on wystarczy. Na koniec muszę też dodać, że serwisy cały czas zmieniają swoje regulaminy czy cenniki, więc może to być za chwilę już nieaktualne. Dlatego warto, żebyś rozważyła lub rozważył subskrypcję kanału TechnoStrefa, po to, aby być na bieżąco z odcinkami tego typu i nie tylko. Na koniec zostało mi tylko podliczyć ile pieniędzy w ciągu jednego miesiąca mógłbym zaoszczędzić rezygnując z tych wszystkich płatnych usług. No dobra, 33 zł, 20 dolarów, 50 zł, 4.99, 8.99 i 10.29. Wychodzi około 183 zł i 49 groszy więcej na koncie każdego miesiąca i musisz tutaj pamiętać o tym, że są to podstawowe plany. Nie liczymy tutaj tych planów, które są znacznie wyższe i znacznie droższe. A ty daj znać w komentarzu, czy któraś z tych darmowych alternatyw przydała się, czy może masz jakieś inne. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.